Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Fajnie, że z nami jesteście znowu. Dziw bierze niezmiernie, ale niezmiernie się bardzo cieszymy, że do nas zaglądacie. Zaczniemy dzisiaj od największej premiery w tym tygodniu, takiej, o której już w zasadzie zapowiadaliśmy i mówiliśmy już o niej wcześniej i mówiliśmy, podawaliśmy większość specyfikacji. Gadaliśmy już o tym tyle razy, że głowa mało, ale niech będzie. Ale oficjalnie jest seria Galaxy A, czyli A52, A52 5G i A72, tylko w jednej wersji 4G. Tak. Tu jest taka mała niespodzianka, bo chodziły słuchy, że i A72 będzie w dwóch wariantach. No, okazało się, że jest w jednym, w dodatku nie 5G. A premiera w ogóle sama z siebie była przezabawna, bo po pierwsze, o telefonach wiedzieliśmy praktycznie wszystko już dobrze na kilka dni przed premierą, bo i znaliśmy wygląd, i specyfikę. Poza aparatami fotograficznymi, przyznaję się, aparaty fotograficzne były źle podane poza Google. No tak, ale powiedzmy, że ogólny zarys tych telefonów był znany. My jako media mieliśmy okazję uczestniczyć w takim przedpremierowym spotkaniu prasowym, online oczywiście, gdzie poznaliśmy już naprawdę szczegóły. Oczywiście to było obwarowane strasznymi tutaj, prawda, dokumentami. Trzeba było podpisać, że jak spuścimy parę, to nam wytną nerkę czy coś takiego. Innego przyjemnego zrobią zdjęcia. W tym samym czasie inni puszczali te same informacje i nikim chyba nerki nie wyciął. Dokładnie. Cudawianki po prostu, zdjęcia ze znakiem wodnym indywidualnym dla każdego z nas, osobnym, żeby było wiadomo, kto się, że tak powiem, rozpruł w mediach. Po czym się okazało, że tego samego dnia, kiedy było to spotkanie prasowe, po południu się odbywało, już od rana wisiały dane i ceny telefonów w jednym ze sklepów internetowych polskich, cena w złotówkach oczywiście i dane i zdjęcia, wszystko oczywiście się potwierdziło, więc no myśmy musieli podpisywać, czekać i w ogóle. Zachodnie media miały to już, myślę, nieco wcześniej, a sklepy miały najwcześniej i sklepom włos z głowy nie spadł za to, że puścili parę przed premierą, więc ja się po prostu uśmiałem, a jednocześnie no, poczułem się tak trochę traktowany jako, no nie wiem, no słabo to wyszło, po prostu słabo. Ja wiem, że wypadki chodzą po ludziach i to się zdarza po prostu, ale... Jeżeli pozwolicie, jeżeli pozwolisz na małą dygresję, jest to rzecz dosyć zadziwiająca, bo to się dzieje nie pierwszy raz, nie dziesiąty nawet. Ale to wszystkim producentom, wiesz, wypływają rzeczy, tydzień temu... Ale to, Adam, nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi mi w tej chwili o coś zupełnie innego. To, że się wszystkim zdarzają, tak, umówmy się, że się zdarzają, tak? Natomiast tutaj rzecz inna mnie, moją uwagę jakby przykuwa, mianowicie to, że mamy do czynienia z kompletnie niewidzialną, niedostrzegalną przez nikogo wojną informacyjną pomiędzy serwisami stricte informacyjnymi, serwisami, w których pracują dziennikarze, w których pracują edytorzy, którzy po prostu uzupełniają informacje. I mam tutaj na myśli również sieci społecznościowe, które też są w zasadzie serwisami informacyjnymi, pomijając jakość informacji, którą tam można znaleźć, a serwisami stricte komercyjnymi, komercjalnymi powinienem powiedzieć, czyli serwisami, które zajmują się sprzedażą. I to jest wojna informacyjna pomiędzy tym, co się pojawi w serwisach zajmujących się informacją, a tym, co się pojawi w serwisach zajmujących się sprzedażą, które również są serwisami oferującymi informacje, jakby na to nie patrzę. I to jest taka wojna, która trwa już od dłuższego czasu, która jest, mówię, przeźroczysta. Ona przez nikogo nie jest dostrzegana poza samymi zainteresowanymi. I producenci sprzętów różnych, bo to nie tylko telefonów, nie tylko produktów fizycznych, bo również usług, wyrażają cichą zgodę na to, żeby ich handlowcy umieszczali informacje obciążone wszelkim możliwym embargiem, wszystkimi możliwymi karami dla dziennikarzy, a umieszczaniem ich właśnie w sklepach, tam, gdzie ten produkt ma się sprzedawać. I to jest z jednej strony zrozumiałe, z drugiej strony według mnie jest to ciekawe socjologicznie po prostu, żeby zaobserwować, że tak rzeczywiście jest. Ja tu się zastanawiam, czy my w ogóle jeszcze jesteśmy producentom do czegokolwiek potrzebni, bo w zasadzie, nie wiem, dostanie sprzęt, jeszcze skrytykuje, nie daj Boże, a sklep po prostu wystawia, koniec, kliencie nie interesuje się, po prostu kupuje. Tak? Tak, dokładnie. W zasadzie... tym bardziej, że ludzie przestają czytać. No, to też. Przestają czytać, kupować, kupują, ale nie czytają. Tak, zazwyczaj. Jeżeli
jeżeli już to oglądają, to jeszcze powiedzmy jest, to jeszcze powiedzmy, pardon, ścig na chwilę, tradycyjnie to samo. No i się zacząłem, patrzcie. Dobra, nieważne, zostawmy to, przejdźmy. I tutaj zwróć uwagę, że nawet duże serwisy w rodzaju usługodawcy pod tytułem Google preferują na przykład sklepy przed stronami informacyjnymi. I tutaj nie mówię tylko o płatnej reklamie, że oni je preferują w momencie, kiedy tam reklam. Nie, oni preferują te serwisy, gdzie jest cena. W związku z tym najczęściej serwisy sprzedażowe. Dobra, słuchajcie, to skoro tak, to może zacznijmy od cen tych telefonów, bo wiecie co, tak, z jednej strony o tych telefonach już prawie wszystko wiecie, resztę wam za chwilę dośpiewamy. A skoro właśnie jest tak, jak Jacek słusznie zauważył, to może zaczniemy od cen tym razem nietypowo. Tak jak zostało powiedziane, mamy trzy modele. Pierwszy model Galaxy A52 w wersji 6 plus 128 GB kosztuje 1599 zł. Kolejna cena to jest ten sam model, ale z pamięcią już sensowniejszą 8 plus 256 GB. Kosztuje 1899. Wróć. No i oczywiście znowu pochrzaniłem. 1799. Przepraszam. O Matko Bosko, kochano. I znowu pomieszam. Powiedziałem 1599 czy 1800? Zacznij od początku. Dobra. Słuchajcie, cofamy to. Tego w ogóle nie było. Jeszcze raz. Podstawowy Galaxy A52. Z pamięcią 6 plus 128 kosztuje 1599 zł, a tenże sam model, czyli 4G, z pamięcią 8 plus 256 kosztuje 1799. Wybaczcie, już jestem tak styrany po tym tygodniu, że ja nie wiem, co gadam. Kolejny model, A52 5G. Za wersję 6 plus 128 giga trzeba zapłacić 1899 zł, a za wersję 8 plus 256 2149. Z kolei model A72, czyli ten większy i trochę bardziej, kosztuje albo 1999, albo 2299 i znów mamy do wyboru wersję 6128 albo 8 plus 256. I to już są te ceny, które wydaje mi się, nie wiem, poprawnie podałem, także wybaczcie mojego kiksa. A same telefony, powiem szczerze, jakiegoś takiego potwornego wrażenia na mnie nie zrobiły, chociaż muszę odnotować bardzo, bardzo wiele fajnych rzeczy, które jakby albo wraca w tej serii, albo zawitało do tej średniopółkowej serii. Bo wraca dawno niewidziana w serii A wodoszczelność w klasie IP67, czyli przyzwoita, nie najwyższa, ale zupełnie spokojnie pozwalająca zachłapać ten telefon bezkarnie. Mamy głośniki stereo z Dolby Atmos. Mamy, słuchajcie, mini jacki. Są ładowarki w kompletach i procesory Qualcomm, nie Exynos. No i może zaczniemy po kolei jadąc, bo te modele oczywiście mają jeszcze kilka cech wspólnych, ale zacznę może od tego najprostszego, najbardziej bazowego, czyli Galaxy A52. Znaczy, powiedzmy może, że w zasadzie to są konstrukcje bardzo podobne. Różnią się procesorem, bo w 4G jest 720, w 5G jest 750, procesor Snapdragon. Różnią się częstotliwością odświeżenia wyświetlacza, dlatego że wersja 4G ma 90 Hz, wersja 5G ma 120 Hz. A tak poza tym, reszta specyfikacji, no poza oczywiście obsługą w jednym modelu LTE, a w drugim 5G, jest w zasadzie identyczna. Tam są takie same baterie 4,5 tysiąca mAh. Tam są takie same wyświetlacze 6,5 cala pracujące w Full HD, tylko że w różnych częstotliwościach. Tak, ale to są Super AMOLEDy, bo to też jest istotne. Tak, to są Super AMOLEDy. A Samsung coś innego ostatnio. Mógł jeszcze IPS-y zaproponować, bo się zdarzało. Zdarza się w tańszych telefonach, a inni producenci nawet potrafią już do telefona aspirującego do miana flagowca wsadzić nadal LCD-ka, więc dobra. Ja bym to podkreślał jednak, że to są Super AMOLEDy, bo to jest... Spoko. Znaczy ja myślałem, że jak ktoś kupuje Samsungi, zna Samsungi, to wie, że tam zazwyczaj są jednak Super AMOLEDy w tych wyższych tierach. Tak,
Ja to wiem, ty to wiesz, wielu z naszych widzów wie, ale nawet jeżeli jeden z nich nie wiedział, to warto mu o tym wspomnieć. Nie, dobrze, dobrze. No. Jeżeli chodzi o pamięci, to też wersja 5G ma troszeczkę lepszy wybór, dlatego że o ile w wersji 4G jest 128-256 flesza i 4,6 albo 8 giga RAMu, o tyle w wersji 5G jest też 128-256 flesza, ale w przypadku RAMu jest tylko 6,8. Zgadza się, przynajmniej z tych które były prasowo. A52 według komunikacji marketingowej Samsunga na razie wprowadzono wersję tylko 6 lub 8 w przypadku tego najtańszego modelu. Czwórek na razie nie słychać. Ja przynajmniej w Europie nie widziałem, żeby ktoś ogłaszał. Bardzo możliwe, że pójdą na przykład na Daleki Wschód. Diabli wiedzą. Tak, jest to możliwe. W każdym razie możecie napotkać coś takiego, tak? Więc też ewentualnie uważajcie przy sprowadzaniu. Jak już Jacek No dobra, mów. Zestaw aparatów, o którym rzeczywiście... No. Bo tę część specyfikacji, o której powiedziałem, w zasadzie była w katalogu. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty, to tutaj popełniłem kiksa z aparatami dodatkowymi, nie doszacowując po prostu tego, co Samsung umieści, a umieścił 64 megapiksele, jeżeli chodzi o aparat główny, i temu aparatowi głównemu towarzyszy 12 do zdjęć szerokokątnych i 2 piątki, jedna do makro, druga do deep of field, czyli do głębi ostrości. Tak. I są to aparaty, brakuje Titele, o którym będziemy mówili zaraz w A72. I z przodu są 32 megapiksele, też całkiem sympatyczna kamera. Dokładnie. Ładowanie tej baterii 4,5 tysiąca mAh to jest 25 watów. I tutaj w zasadzie ostrzegam, ale ostrzegam tak bez poczucia, że jest jakieś zagrożenie, że są wersje z NFC i są wersje z MST. Ale tak jak informuje Samsung, te wersje z MST idą wyłącznie na Koreę, w związku z tym teoretycznie przynajmniej, według specyfikacji tych informacji producenta, które mam do tej pory, te wersje, które będą u nas dystrybuowane, powinny mieć NFC. Tak, raczej ciężko, żeby było inaczej, ale znowu uczulamy przy sprowadzaniu. Jest Dolby Atmos, jest ten Bluetooth, który pozwala na podpięcie jednoczesne dwóch urządzeń, które niekoniecznie będą grały tak samo i synchronicznie, ale jest Bluetooth, który pozwala na coś takiego. Można się na przykład bawić z dwoma zestawami słuchawkowymi w momencie, kiedy się, nie wiem, podróżuje, czyli żeby to samo leciało u mnie i u kogoś, kto siedzi obok mnie, mojej, nie wiem, koleżanki, dziewczyny, syna, córki, brata, ojca, kuzyna, szwagra. Od Dolby Atmos już chyba mówiłem. I jeszcze jedna rzecz. Ciekawostka, słuchajcie, nie ma czujnika zbliżeniowego, jest emulowany. Nie wiem, za pomocą albo czujnika światła, bo czujnik światła jest, albo za pomocą przedniego aparatu. W każdym razie Samsung uparcie pisze, że nie ma czujnika zbliżeniowego. Uznajmy, że dedykowanego nie ma, bo tak w ogóle to jest. Znaczy jest albo aparat, albo czujnik światła pracujący w funkcji czujnika zbliżeniowego. Dokładnie. No i może... To chyba tyle o A52, ile ja mam. Tak, przejdźmy do A72, który tak naprawdę jest prawie że identyczny z A52 tym LTE, bo ma taki sam procesor, no ale oczywiście ma większy wyświetlacz, 6,7 cala i ma oczywiście też, jakby co za tym idzie, większy akumulator, bo 5000 mAh. No i ma jeszcze coś, aparat do rozmywania tła wyrzucono z niego, a w to miejsce wstawiono znacznie użyteczniejszy i przydatniejszy aparat z teleobiektywem. Ma 8 megapikseli, przysłonę 2.4, bezstratne zbliżenie 3 razy, no i potem już jest cyfrowe, prawda, hybrydowe, nazwijcie to jak chcecie, whatever. Myślę, że do 10 razy to bym, tak z mojej praktyki, co powiedzmy widziałem w innych urządzeniach, tak do 10 razy to będzie w miarę przyzwoita jakość. Potem mamy tak zwany space zoom do 30 razy. Samsung oczywiście zapewnia, że go poprawił. No i rzeczywiście na przykład po tym, co widziałem w S21 Ultra, faktycznie space zoom został poprawiony. Natomiast to nadal nie jest jakaś piorunująca, porywająca jakość, więc nie licz się tu na cuda, bo cudów nie ma. Takim obiektywem naprawdę ciężko uzyskać dobre zbliżenie i bardzo wysoką jakość obrazu przy takiej krotności. Ale coś już tam, myślę, będzie widać, pewnie tabliczkę z oddali, co tam pod znakiem drogowym czy adresowym, to podejrzycie za pomocą tego zoom, spokojnie. Albo czy tam ktoś do was macha, czy wam wygraża.
No wiadomo, ten telefon jest, tak jak powiedziałem, większy, ale reszta jest praktycznie taka sama jak w modelu bazowym, czyli odświeżanie ekranu 90 Hz. Procesor jest ten sam, no chyba wszystko. Nie wiem, czy jakąś różnicę jeszcze, Jacku, tam Znaczy, wyczaiłeś. bateryjka jest 5000 mAh. Tak. Mnie się oczywiście podoba to, że jest teleobiektyw, bo to jednak jest zupełnie nowa jakość i mimo tego, że ten zoom hybrydowy, bo hybrydowy, ale jest i on jest, powinien robić całkiem sensowne samo to, że zdjęcia. Masz w ogóle teleobiektyw, to już jest dużo, nie? Tak, to, że w ogóle ma teleobiektyw seria A, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Tak poza tym, jeżeli chodzi o sam telefon, no to mówię, jeżeli komuś się design podoba tej serii A właśnie wydanej, to właściwie tutaj jest niemalże pewność, że to będą sensowne urządzenia. No tutaj jedne, co Samsung może spierniczyć koncertowo po toruńsku, to jest oprogramowanie. Jeżeli zarzucą, tam będzie w tle chodziło nie wiadomo ile rzeczy, to tak, jak najbardziej. Nie wydaje no i bardzo fajne, tak jak wspomniałeś, przy A52 jest to, że jest jednak ta wodoodporność na poziomie IP67. Aha, no i jeszcze wejdę ci słowo, gniazdko na microSD też jest i pewnie jeszcze wielu z was będzie pytało, z czego jest ta obudowa. No to już wam mówię, ramka jest na 99% plastikowa, na tyle, co można zobaczyć po wyciągnięciu szufladki na karty, a to mówi dużo. Nie widać też pasków antenowych, więc tak jak powiedziałem, 99%, że to jest tworzywo. Ja osobiście jestem praktycznie o tym przekonany i tego pewien. Jest na ekranie szkło Gorilla Glass 5, natomiast tył to jest Glastik, czyli plastik fantastik udający szkło. Rzecz, którą ja osobiście uważam za bardzo dobre rozwiązanie. Wielu z was krytykowało ją w przypadku modeli flagowych, bo flagowcowi nie przystoi, żeby miał plecy z plastiku. No ja bym tu się spierał, ale zostawmy to. Natomiast w średniaku to już jest jak najbardziej spoko, bo mnie niezmiennie cieszy to, że faktycznie wygląda to jak szkło, a jest lżejszy i się nie tłucze. No i tyle. Natomiast design, powiem szczerze, mnie osobiście średnio się podoba. Kolorki tych telefonów są fajne, bo jest taki fajny niebiesko-turkusowy, jest biały, jest fiolecik, taki brzosowy. Nie Skąd wiem, brałeś to? Informacja o wersji Corning Gorilla na wyświetlaczu? Mój drogi, z prebriefingu tego tajnego, łamane przez poufne i powiedział mi o tym trener z Samsunga, więc myślę, że można... I mówił, że to jest piątka, tak? Tak, mówił, że to jest piątka, mówił, że to jest Glastik, a ramkę, no cóż, sprawdzaliśmy po prostu naocznie sam, tak? Po prostu organoleptycznie oglądając ją, z czego to może być zrobione. I to jest no, informacja pewna, no bo skoro ten pan szkoli sprzedawców, no to myślę, że sam też miał dobrą informację i raczej nas nie oszukiwał. Bardzo serdecznie przy okazji pozdrawiam, bo przesympatycznie prowadził. Ja mogę tylko jeszcze dodać, że w każdy z tych smartfonów występuje również w wersji dual SIM, czyli zarówno single, jak i dual. U nas będą duale prawdopodobnie. U nas będą duale, więc mówimy no, o polskim rynku, tak? Natomiast faktycznie może być jeszcze, z tym, że slot jest niestety hybrydowy, to też dodajmy. Tak, wszystkie sloty są hybrydowe we wszystkich modelach. Albo single SIM, albo dual SIM, no i w przypadku duala, no to pamiętajcie, że to hybryda będzie. No i chyba tyle, bo myśmy o tych telefonach już tyle ponudzili, że wcześniej... To znaczy, ja mówię, można gdyby to nie było tak, że Samsung informuje, że ta wersja bez NFC jest tylko na Koreę, to bym przestrzegał, ale nie, no gdzieś mnie bodzie, że poza Koreą może się pojawić na rynkach, z których nasi handlowcy sprowadzają, czy mówię o handlowcach, w związku z tym na wszelki wypadek uważajcie, co kupujecie w serwisach aukcyjnych, jak zwykle. Tak, poza oficjalnymi źródłami, jak operatorzy i duże sklepy znane, no to uważajcie po prostu, jeżeli telefon jest skądinąd sprowadzony, no to pytajcie skąd i ewentualnie o wyposażenie, bo możecie trafić też, tak jak Jacek powiedział, na mniejszy RAM w A52, możecie trafić na wersję z czymś innym zamiast NFC, z innym standardem i możecie trafić... No i single SIM-em nawet, tak? Tak, także zwracajcie uwagę, kupując poza oficjalnych sieci, ale myślę, że nie będziecie tego robić, bo jak znam życie, to akurat te telefony będą mocno promowane przez operatorów, chętnie oferowane przez operatorów i pewnie będą w dobrych cenach, jak znam Samsunga i operatorów. A same telefony myślę, że w tej średniej półce i w tych segmentach cenowych, jakie wyceniono, są bardzo spoko.
ale z tymi dobrymi cenami u operatorów, to ja bym taki nie był hop. To znaczy życzę oczywiście wszystkim, którzy się zamierzają kupić tą serię A, żeby te ceny były rzeczywiście atrakcyjne, ale powiem szczerze, że to jest specyfikacja zbyt atrakcyjna, żeby ceny były atrakcyjne. No, powiem tak, no jeżeli wszystkie te telefony praktycznie w dużej części kosztują poniżej dwójki, bo tylko te mocniejsze wersje 5G i A72 wykraczają i to w sumie nieznacznie ponad 2000, to według mnie to są fajne ceny, nawet kupując ten telefon luzem. Pamiętajmy, że jednak to jest Samsung i za logo i za markę też trochę dopłacamy, więc... A, no jeszcze pamiętajcie o jednym. Samsung obiecuje regularne wsparcie, regularne poprawki bezpieczeństwa i aktualizacje. Nie wiem, jak to wygląda w średniakach, ale zazwyczaj poprzednie średniaki były zaliczane do tego grona, powiedzmy, tych telefonów często aktualizowanych, a wiem, że flagowce bardzo często w sumie są aktualizowane jak na, powiedzmy, polskie standardy, więc to też bierzcie pod uwagę, zastanawiając się nad tymi telefonami. Jak długo będzie wsparcie i czy w ogóle będzie, bo niektóre firmy, no, przemilczmy to. Ja oczywiście narażę się znowu na komentarze typu no shit Sherlock, ale polecam tym, którzy lubią zdjęcia robić w tym, o Jezu, no, w oszczędnym segmencie, chciałem powiedzieć, ale to już nie jest, kurczę, oszczędny segment. Tak czy inaczej, jeżeli wybieracie z pomiędzy tych trzech modeli, no to oczywiście radzę jednak wziąć ten z teleobiektywem. Tak, tak, no pod kątem aparatów zdecydowanie A72 i chyba w ogóle, gdybym ja miał kupować któryś z tych trzech telefonów, i nie zmieniając operatora, którego 5G działa w mojej okolicy tak jak działa, to chyba właśnie też postawiłbym jeszcze na razie na A72 albo poczekał, bo może jednak ten A72 z 5G się pojawi tylko później, bo to też jest, wiecie, prawdopodobne. Ja bym nie czekał. W tej chwili naprawdę, słuchajcie, w Polsce nie ma tak naprawdę ogromnej różnicy poza niewielkimi wysepkami. Nie ma różnicy, dlatego że nawet to 5G działa na łączach 4G, w związku z tym, sorry, ale nie. Tak, no, nie napalałbym się na 5G, ale wiesz co, Jacku, jak już kończymy temat Samsunga, to jeszcze może jedna malutka sprawa, słuchajcie, wypłynęła za pośrednictwem znanego Lickstera Iwana Blasa. Linia czasu, czyli mapa drogowa premier Samsunga. I tam, słuchajcie, dowiedzieliśmy się, że w lipcu poznamy A22 5G, czyli chyba najtańszy model Samsunga albo jeden z najtańszych Samsungów z 5G, a z kolei Galaxy S21 FE poznamy 19 sierpnia, przy czym ta premiera jest zaznaczona linią przerywaną, więc może się jeszcze trochę przesunąć, ale pokazuje mniej więcej ramy czasowe. A kolejna ciekawostka jest taka, co wyszło z ust szefa działu mobilnego w Samsungu, że w tym roku ze względu na COVID-a, ze względu na problemy z dostawami podzespołów, nie będzie Note'a. Kolejny Galaxy Note będzie, owszem, ale dopiero w 2022 roku i pewnie też na jesieni, a w tym roku go pewnie zastąpi FE pospołu z Ultrą, bo pamiętajmy, Galaxy S21 Ultra, chociaż rysika w obudowie nie ma, z rysikiem potrafi współpracować. Ja myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Nie chodzi mi o porzucanie Note'a w ogóle, bo sytuacji, no może tak. Bo Note ma nadal wielu zwolenników, natomiast wydaje mi się, że przesunięcie co najmniej premiery z takim widokiem, że może niekoniecznie w tym roku. No właśnie, to jest chyba dobre posunięcie ze strony Samsunga. Mniej, no wiadomo, no biznesmeni teraz też częściej siedzą w domach niż latają mobilnie, więc może takiego mobilnego asystenta też mogą trochę mniej potrzebować. A biorąc pod uwagę, że czeka nas prawdopodobne załamanie rynku elementów półprzewodnikowych, no to też z dostawami, z dostępnością tych telefonów mogłoby być różnie. Więc w sumie, a mamy telefon z rysikiem, będą mogli dłużej grzać flagowe modele S21, dłużej je promować, bo tak to zawsze Note troszeczkę jednak odbierał tego hype'u tym, powiedzmy, zimowym flagowcom. Więc może i w sumie dobrze. Bo umówmy się, słuchajcie, że przełomów technologicznych jakoś zbyt wielu ostatnio nie ma. To nie jest tak, że nowe generacje prezentują znacznie wyższą wydajność, zauważalnie bardzo mocno, że to są znacznie lepsze aparaty. Ostatnio nie. Ostatnio tak się nie dzieje. Czekamy. Taka ewolucja małymi kroczkami jest.
A propos, I tego przełomu nie będzie prawdopodobnie, dopóki mamy zarazę, przynajmniej niezbyt dużego, dlatego bo się nawet nikomu się nie opłaca inwestować. Dokładnie. A jak mówimy o małych kroczkach, to mały kroczek zrobiło Vivo i zaprezentowało smartfon gamingowej marki. Marki Aiku, czyli to jest taka submarka Vivo, pierwotnie dedykowana dla graczy. Telefonik nazywa się Neo 5 i ja bym go, prawdę mówiąc, prywatnie gamingowym nie nazwał, bo ja tu z gamingu widzę tylko w jednej wersji napis z pikselami Neo na obudowie. Słuchaj, Adam, wszystko się sprzedaje oczami. Niektóre rzeczy ewentualnie językiem, ale to teraz nie można językiem sprzedawać. Natomiast większość rzeczy się sprzedaje oczami, a ten Neo z tym pikselowym napisem, żółciutki cały, jak słoneczko, powinien się dobrze sprzedawać, bo nieźle wygląda po prostu. I w sumie ja się trochę tak tutaj zżymam nad tym telefonem. On ma niezłą specyfikację, natomiast czy to jest gamingowy? No ma pewne atrybuty telefonu gamingowego, bo słuchajcie, ma rekordowe odświeżanie panelu dotykowego, 1000 Hz. I to faktycznie może być coś, co jest, powiedzmy, adresowane pod kątem gamingu. Telefon ma OLED-owy wyświetlacz, ale Full HD, 6,62 cala, o dobrej jasności maksymalnej, podkreślam maksymalna w piku, 1300 nitów. Ekran jest odświeżany z częstotliwością 120 Hz, czyli też zacnie. A co mamy w środku? W środku mamy, słuchajcie, Snapdragona 870 i 8 albo 12 GB RAM-u. I do tego, do kompletu, 128 albo 256 giga pamięci flash UFS 2.1. Powiedziałbym, że to jest mocniejsza średnia półka, ale do gamingu to tak, no, ale z rzeczy fajnych. Ładowanie z mocą 66 W, czyli jest szansa, że bateria się mniej więcej w nieco ponad pół godziny napełni, a bateria ma, moi drodzy, 4400, czyli nie jakoś tam strasznie rekordowo dużo. Ale pamiętajcie, jeżeli ją, powiedzmy, naładujecie do połowy w kwadrans, to myślę, że można to jakoś tam przecierpieć. No i fotograficznie jest tak trochę, wydaje mi się, typowo dla średniej półki, 48 mega główna matryca tylna, do tego szeroki kąt 13 mega i obowiązkowe dwie dwójeczki do makro i do tła, a do selfiaków mamy aparat 16-megowy. Ceny... Adaś, czekaj, jest jedna dwójka. Jedna dwójka? Jedna. Tak. Ojejku, masz rację, ale no ja się, widzisz, rozpędziłem. Faktycznie, rzeczywiście jedna dwójka. Co ja, kurczę, pokryciłem. Dobra, mówię, ja już w tym tygodniu jestem po prostu padnięty, klapnięty i nie wiem, jak się nazywam, więc może to dlatego, bo to był tydzień prebriefingów, o których opowiemy, o urządzeniach opowiemy wam w przyszłym tygodniu, ale było dużo tego. Anyway. Ceny, może tak pokrótce, najtańsza wersja 8128 około 1500 zł, 8256 to 1600 mniej więcej i najdroższa wersja 12256 kosztuje około 1800 zł. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego Neo, ale Vivo pokazał jeszcze dwa modele. Tutaj się, Jacku, dodawałeś w tym tygodniu do katalogu, nie? Ja jeszcze tylko wspomnę, że brak informacji o obsługi kart pamięci w tym... Nie ma. No raczej nie ma, bo... To jest rzeczywiście przykre i nie mam pojęcia, czy jest jack 3,5 mm, bo na obudowie nie widać, w informacjach nie ma, w związku z tym może tego jacka również nie być. Tak. Natomiast z przecieków w zasadzie znane nam są specyfikacje dwóch innych modeli Vivo, czyli Y72. To jest taki modelik z noczem. On nie wygląda jakoś niesamowicie. Z IPS-owym wyświetlaczem 6,6 cala z Full HD, 90 Hz odświeżanie. Jeżeli dobrze widzę, bateryjka 5000 mAh, w związku z tym fajna. Aparaty fotograficzne 64 plus 8 plus 2, bardzo podobnie do tego IQO i 16 z przodu. Tak to wygląda. Smartfon na razie jest w nieśmiałych zapowiedziach producenta i to jest tak, że producent już go zapowiada, sklepy już go zapowiadają. Na razie go nie ma, będzie na dniach po prostu. A Dimensity 700 w środku, w związku z tym widać już, że to powinien być niedrogi telefon z obsługą 5G. Tyle.
Jeżeli chodzi z kolei o drugi model Vivo, który się pojawił nie tylko w zapowiedziach, ale również u jednego z chińskich operatorów, to jest Vivo, moi drodzy, S9e. Raczej w Europie go nie będzie. Może być w Indiach, w Europie, jeżeli się pojawi, będzie raczej pod inną nazwą. I tutaj właściwie też mamy pełną specyfikację i to nie jest przeciek, bo on już jest oficjalnie tak naprawdę u chińskiego operatora, chociaż chiński oddział w firmy jeszcze go nie listuje na stronie. To jest AMOLED 6,44, wyświetlacz też niestety ma notcha. Dimensity 820, czyli również obsługa sieci 5G. Wyświetlacz nie mam pojęcia z jakim odświeżaniem, bo chiński operator niestety nie podaje, natomiast wiemy, że pamięci są 128 albo 256 flash i 8 giga, tylko jeden tier pamięci RAM. Aparaty fotograficzne, mówiłem, nie mówiłem, 64 plus 8 plus 2, ósemka oczywiście szerokokątna, z przodu 32 megapiksele, ładowanie 33 W, bo to jeszcze udało mi się wyciągnąć. I to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te dwa przecieki dotyczące Vivo. To może zostańmy, Jacku, przy przeciekach, bo wyciekła prawie cała specyfikacja, w zasadzie, no nie, no, można powiedzieć, że prawie cała. Cała specyfikacja nowej Motorola, flagowego modelu serii Moto G, czyli Motorola Moto G 100. Bo okazało się, że to jest praktycznie po prostu Motorola Edge S, znana wcześniej z chińskiego rynku. Więc no, tajemnic nie będzie. Motorola na końcówkę miesiąca zapowiada dwa eventy osobne. W zasadzie to żadna tajemnica, więc mogę wam powiedzieć, 25 i bodajże 31 są premiery Motoroli. No i tam jeszcze po drodze jakieś inne modele Moto G się szykują, więc ciężko powiedzieć, które będą najpierw. Wydaje mi się, że tak jest, to pójdzie w pierwszej kolejności, no bo ona jest w zasadzie znana i gotowa, tak? I no, chyba nie ma co się rozwodzić. No dla przypomnienia, ekran LCD 6,7 cala z 90-hercowym odświeżaniem, Full HD, Snapdragon 870, do 12, ale tu oczywiście wersje pamięci nie wiemy, jakie będą w europejskiej odmianie, ale w Chinach maksymalnie było to 12 plus 256, bateria jak to u Motorola przyzwoita 5000 z szybkim ładowaniem 20-watowym, aparaty 64-16-2 i Time of Flight na tyle, z przodu podwójny w dwóch osobnych otworkach w ekranie 16 plus 8 do selfie. Ceny oczywiście nie wiemy, mogę wam tylko przypomnieć, że Edge S, czyli pierwowzór, w Chinach kosztuje niecałe 2000 juanów, co na nasze daje około 1500 zł. No i tyle, spodziewamy się tego telefoniku pod koniec miesiąca. Kolejny telefon w przeciekach, słuchajcie, to jest Nokia G10. Są jeszcze planowane dwie inne Nokia z X-ami, X10, X20, ale o nich wiemy w zasadzie tylko tyle, że mają Snapdragony 480. Natomiast w przypadku G10 wyszła na świat już praktycznie cała, tyle że podkreślam bardzo stanowczo i wyraźnie, nieoficjalna specyfikacja. Jacek tego nawet do katalogu chyba jeszcze nie dodawał, zgadza się? Nie dodawałem, dlatego że ta specyfikacja, umówmy się, że jest palcem na wodzie pisana. Dokładnie. Ale mimo to spróbuję wam ją zacytować, ale też tak skrótowo tylko. Ekran HD Plus 6,38 cala, MediaTek Helio P22, 3 albo 4 giga RAMu, 32-64 giga pamięci flash plus microSD, 4000 bateria z 10-watowym ładowaniem, aparaty 48 plus 5 szeroki plus 2 dwójki na tyle, z przodu 16. I wiecie, w zasadzie tyle, a no i prognozowana cena 140 euro, czyli mniej więcej 650 zł. Zobaczymy, tak jak powiedziałem, widzicie, mam co o Motorola powiedziałem, ale HMD również na początek kwietnia z kolei, na 8 kwietnia planuje jakąś premierę, więc jest szansa, że ten telefon właśnie wtedy poznamy już bliżej, będziemy już mieli taką pewną, pełną specyfikację. Realme C25 jest również w przeciekach. Ja wrzuciłem nawet kartę, dlatego że są zdjęcia, jest część specyfikacji. Ale zapraszam was chyba do katalogu, dlatego że to nie jest bardzo ciekawe urządzenie. Anusz się komuś spodoba.
raczej premiera nie jest planowana w Polsce również tego nie, modelu, chyba że będzie się inaczej nazywał, to jest dla krajów egzotycznych. Tak. Natomiast w Polsce z kolei swoją premierę miał w mijającym tygodniu w TCL 25G. I cóż, no jest to urządzenie ciekawe, w związku z tym warto może o nim wspomnieć, właściwie przypomnieć, bo też już o tych TCL-ach mówiliśmy, premiera była kawałek czasu temu. To jest urządzenie ze Snapdragonem 690 z bateryką 4500 mAh, z wyświetlaczem IPS-owym 667, pracującym w Full HD z niedużą dziurką na środku w górnej części wyświetlacza. Wersje pamięci 128 albo 256, 6 giga pamięci RAM, czy 48 główny aparat fotograficzny, towarzyszy mu 8 szerokokątna i 2 do zdjęć makro. Z przodu jest 8 megapikseli. On w Polsce zdaje się będzie w wersji dual SIM, ale jest również wersja single SIM do dostania. Tak, u nas będzie 6 plus 128, bo nie pamiętam, czy wspomniałeś o pamięci. Cena 1299 zł. Ja jeszcze dodam, że TCL bardzo szczyci się tym wyświetlaczem. Bo tak. Jest to, oni podkreślałem, że tutaj zastosowano taką autorską technologię Next Vision, która no, tam podkręca odpowiednio kolory, poprawia ostrość i tak dalej, poprawia jasność, telefon ma być, ekran ma być czytelny dobrze w słoneczne dni. No i co może niektórych zainteresować, jest certyfikowany dla HDR10 w Netflixie. Jakby ktoś, jak ktoś lubi sobie pooglądać, to może to właśnie telefon jest dla niego. No i cóż, kącik dla kolekcjonerów. Kącik dla kolekcjonerów rozpoczyna, moi drodzy, Freno 5 Marvel Edition. Niestety w Polsce niedostępny. No tak. Nie znam, powiem szczerze, planów wydania tego choćby w krajach ościennych albo gdzieś w Europie. Raczej go nie będzie. Według mnie powinien się nazywać Avengers Edition, dlatego że z tyłu na obudowie znajdziemy wielkie, wielkie logo Avengersów, ale jest, no ma wątki tematyczne, jest to fajny, fajny telefon sam z siebie. Jest rzeczywiście, wygląda no, bardzo sympatycznie dla kogoś, kto jest czy kolekcjonerem, zwolennikiem Marvela, Avengersów, czy kolekcjonuje telefony, to jest propozycja bardzo fajna. Specyfikacja oczywiście jest bardzo podobna do modelu głównego, czyli Reno 5, tak? Tutaj różnic nie znajdziecie. Natomiast nie, różnica wyglądu, różnica oprogramowaniu jak najbardziej. I drugie urządzenie w kąciku dla kolekcjonerów przypomniała o sobie Kyocera. Kyocera, jak wiecie, wydaje telefony głównie, jeżeli już się pojawiają, albo w Japonii, albo w krajach azjatyckich. Najbliżej nam jest chyba do... Tam za Rosją, to jest ta federacja rosyjska, to tam się czasami pojawiają. Tym razem przypomniała Kyocera o sobie kolejnym modelem z serii Torque. Tym razem to jest Torque 5G. Bardzo fajnie wyglądający smartfon w bardzo wielu kolorach. No, Kyocera swojej najlepszej odsłonie, jeżeli chodzi o design. Dlatego, że powtarzają design tych rzeczywiście bardzo fajnych modeli. Mniej metalu jest niestety tutaj niż w tych poprzednich modelach, natomiast design jest nadal bardzo fajny i śrubki, i kolorki, bo i czerwona jest, i żółto-czarna, taka jak osa, i czarna cała, a jeszcze do tego jest dodatkowa edycja, która jest czerwona w ciapy. Wojskowe, maskujące ciapy czerwone. Ciekawe w czym? Chyba w makach można się schować z takim telefonem. Niemniej rzeczywiście też wygląda bardzo fajnie. I taki Kyocera oczywiście jest dla nas egzotyczna, bo nasze sieci obsługuje tylko no jakby lewą ręką przez prawe ramię. Niemniej jest to telefonik całkiem fajny, średniopółkowy, a do tego z wytrzymałościami wszystkimi możliwymi, jest z wodoodpornością. Na Snapdragonie 765 oparta z bateryką niezbyt dużą, bo tylko 4000 mAh, ale IPS-owy wyświetlacz 5,5 cala, czyli dla miłośników kompaktowych telefonów polowych, czyli tych o wzmocnionych odpornościach, to jest w sam raz po prostu. Android 11 oczywiście, wyświetlacz zwykły 60-hercowy, pamięć 128 plus 6, czyli jak widzicie taka odśrednia półka w samym środku średniej półki po prostu. No tak. Dobra. To kącika, czy jeszcze coś masz?
Jeżeli chodzi o kąt kolekcjonera, to już wszystko, chociaż z drugiej strony, jak już mówię o telefonach wzmocnionych i o takich tam, to warto by było przypomnieć, moi drodzy, bo odezwała się do nas Nubia. Nubia się odezwała, poprawiając nam specyfikację Red Magic 6 serii i poprawili nam, moi drodzy, twierdząc, że globalna wersja w baterii w tym telefonie to jest 5050 mAh dla obu telefonów. Tutaj oni poprawiali nam głównie wersję Pro i że w obu jest ładowanie 66-watowe i 30-watowa ładowarka w pudełku. Czyli zrobili znowu to samo, o czym mówiliśmy przy premierze, ja tylko chciałem przypomnieć. Pamiętacie, jak mówiłem, że znowu z chrzaniem i na Europę dadzą słabszą ładowarkę, no i kurde, dali. No. Bo na Chiny wyszła rekordowa zupełnie ładowarka, z mniejszą baterią jest co prawda Pro, bo tam 4,5 chyba tysiąca, tak, jeżeli dobrze pamiętam, albo 4 z hakiem, ale mają rekordową rzeczywiście ładowarkę, tą, może o której mówiliśmy. I europejskiej ekologii albo jakichś certyfikatów, że dają te słabsze ładowarki. Ja prawdę mówiąc nie wiem, nie zgłębiłem tematu, ale nie słyszałem, żeby któryś producent się ograniczał, bo mamy teraz, akurat mam przed sobą nawet telefon, o którym wam jeszcze nie mogę powiedzieć i ma taką fest ładowarkę, naprawdę. Więc to wydaje mi się, że to nie jest kwestia, i on jest z oficjalnej polskiej dystrybucji, więc to chyba nie jest kwestia europejskich przepisów, tylko raczej jakieś tam cebuli. No. Nie chcę wiesz co, ale to nie musi być kwestia europejskich przepisów, wystarczy, że nie mają europejskiej certyfikacji na tą ładowarkę. Tak, no okej, okay, dobra. Już no, nie mogą jej w Europie sprzedawać. Ale to nie ma problem certyfikować. Płacą i certyfikują. No. Dla mnie sprawa jest prosta. Skoro inny producent, nie będę go wymieniał, ale mógł certyfikować mocną ładowarkę, to czemu ci nie mogę? To znaczy, ja ci powiem, Nubia ma troszeczkę mniejsze zasoby finansowe, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że dwie wersje zostały zaplanowane już na etapie planowania, dlatego że gdyby nie były, to by były identyczne baterie. A tutaj to, że jest różnica w baterii, mówi o tym, że to już były dobrze zaplanowane dwie różne produkcje. No właśnie. I teraz prawdopodobnie... No. Bateria rzeczywiście nie spełnia restrykcyjnych unijnych przepisów dotyczących dopuszczenia do użytkowania. Nie mogła dostać certyfikatu sprzedażowego. I Chińczycy sobie zdawali również z tego sprawę na etapie planowania, dlatego na Chiny zaplanowali ładowarkę, że tak powiem, testową, którą chińskie przepisy dopuszczają, a europejskie nie, a do nas dali taką, jaką mogli certyfikować u nas. Może tak, tak. No to się trzyma kupy ta teoria. A w ogóle cała historia wzięła się z tego, że Nubia ogłosiła europejską premierę tych dwóch telefonów i dostaliśmy tam, w Chinach to było tych wersji od groma i ciuciu, a my dostaliśmy tylko dwa warianty do wyboru, a w zasadzie dwa modele do wyboru. Red Magic 6 z pamięcią 12 plus 128 za 600 euro, co na dany moment daje tam niecałe 2800 zł i Red Magic 6 Pro z pamięcią 16 plus 256 za 700 euro, czyli tam 3200 z groszami. Do wyboru są aż dwa kolory. Pierwszy model jest dostępny w kolorze czarnym, drugi w srebrnym. Nie ma niestety tego charakterystycznego dwukolorowego modelu Nubi, który pozostanie widocznie w Chinach albo będzie u nas dodany. Zobaczymy. Znaczy podstawka w Chinach była jeszcze rzeczywiście taka fioletowo-niebieska, jeżeli dobrze pamiętam. To właśnie jest najmocniejszy zwykle model, wiesz, Jacku? To jest, ten kolor się nazywa Eclipse. Spoko. Nie, to po prostu mówię, że tak nie tylko tobie, nie to, żebym cię poprawiał, tylko generalnie na tyle, co miałem do czynienia z Nubiami. Właśnie ten dwukolorowa obudowa, bardzo agresywny, możecie zobaczyć, bo testowałem poprzedni model, bardzo agresywny wygląd, ale z drugiej strony bardzo charakterystyczny, i po prostu na kilometr już to krzyczy, ej, jestem Red Magic. Natomiast no tutaj te są bardzo stonowane, taką mają spokojniejszą stylizację. No i niezmiennie ciekawostką i osobliwością tych modeli jest to, że mają chłodzenie za pomocą wiatraczka, jak laptopy. A wiatraczek tak, to zaszły. Chińskie modele, nie wiem jak będzie z europejskimi, natomiast chińskie modele, poza tym, że mają logo Nubi, mają również logo Tencent Games na w no tym tak, bo tam jest jakaś współpraca z Tencentem lokalnie w Chinach, nawet chyba akcesoria takie dedykowane, typu tam jakaś nakładka chłodząca, coś tam są do tych telefonów z logo Tencenta.
Wersja Pro w Chinach, ja tylko przypomnę, wyszła w 2 tierach pamięci flash podstawka i w 2 tierach pamięci RAM. 128, 256 flasha, 8 i 12 RAMu, natomiast wersja Pro również miała 16-ramową tak, edycję. Tak, no generalnie patrząc po cenniku, czyli po wersjach, jakie są oferowane w sklepach, to w Chinach mamy 8 wariantów Red Magic 6 lub 6 Pro do wyboru. W sumie z tych dwóch modeli jest 8 kompletacji do wyboru, bo mamy 8 cen w sklepie. U nas są tylko 2, bo chyba uznali, że Europejczyk to i tak się pogubi przy tych 2 cenach nawet, więc. Natomiast ja jeszcze 2 słowa o tym, czego się możemy spodziewać w nadchodzącym tygodniu. Na nadchodzący tydzień, moi drodzy, premierę swoich urządzeń zapowiedziało w Polsce Poco, premierę swoich urządzeń zapowiedział Huawei i premierę serii Redmi Note 10 zapowiedziało Xiaomi. Tak, a jeszcze czeka nas premiera OnePlusów. Czeka nas polska premiera, jeszcze jedna, nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy nie, ale kto wie, to wie, a kto nie wie, to się dowie w poniedziałek rano. No i zaraz, tylko jeszcze zerknę, żebym nie przestrzelił się w kolejny tydzień już. Zobaczę te Motorola. Uff, nie, na szczęście Motorola dopiero w kolejnym tygodniu, bo już bym się W poniedziałek masz Poco, jeżeli wiem, i w poniedziałek masz Huawei, a coś jeszcze? Nie, ja nie mam Huawei, a ty masz Huawei, bo ja mam w tym czasie coś jeszcze. Co to ci poza Poco jeszcze coś jest? Tak, jest polska premiera i to duża, bo kilka urządzeń. Okay. 3 telefony i opaska, ale jakie to ci powiem później, bo teraz jeszcze mi nie wolno, bo podpisałem kwitek. Czyli Poco, Xiaomi, jeszcze 3. premiera będzie. Tak, tak, gdyby nam było mało, to jeszcze trzeba nam dołożyć. No. Okej. Okay. Tak, to jest świetny pomysł. Chciałem powiedzieć wszystkim marketingowcom i producentom, to jest świetny pomysł robić premierę w poniedziałek. Genialnie, szczególnie pochwalam pomysł na 25 marca, kiedy to o tej samej godzinie 15 są premiery Motorola i Xiaomi. Po prostu brawo wy. Ja wiem, że polskie oddziały naprawdę, nie mam pretensji, żeby było do polskich oddziałów, bo one żadne... Ale trudno im się jest ze sobą dogadać, wiesz, bo to nie można, bo ten, kto pierwszy, to lepszy jest chyba. Tak, ja bym to zrozumiał, gdyby to były premiery, dobra, buch, pakujemy dziennikarzy w samolot, jedziemy do pięknego miejsca, bajo bongo, premiera i w ogóle huczna, ale kurczę, to jest online. Klik, klik, klik i przesuwamy o parę godzin premierę, no ludzie. Nie, ja będę się, nie, po prostu nie jestem wściekły, zły, zmęczony i naprawdę nie chce mi się gadać już o tym, a choroba ja będzie... Proponuję następne premiery przesunąć na niedzielę w ogóle, wtedy dziennikarze najlepiej pracują. O 8 rano w niedzielę proponuję, albo po prostu w niedzielę. Wieczorem. Świetny pomysł. Tak, to jest genialne, a jeszcze a propos premier. Przypomniała mi się jeszcze jedna pierdółeczka, nieduża, drobna, ale żeby nie było, że pominąłem. Jakiś czas temu opowiadaliśmy wam o takim telefonie, co się w Afryce pojawiło, Oppo Reno 5F, miał mieć premierę za parę dni, okazało się, że już wskoczył na stronę, łącznie z ceną, o nim już mówiliśmy, wszystko macie podlinkowane, nie będę przynudzał, cena wychodzi 1100 dolarów. I tyle, bo to już wracając jeszcze do kącika kronikarskiego chciałem tylko dodać, bo jeszcze tak przeglądam, o czym żeśmy nie powiedzieli, a słuchajcie, o wielu ploteczkach żeśmy nie powiedzieli, bo jeszcze na przykład benchmark Antutu wywalił z listy smartfon Realme, który rzekomo tam kantuje. Ja tutaj mam mieszane odczucia, no ale dobra, wywalili to wywalili, jak ktoś wierzy w benchmarki, no to trudno. Patrzę na listę, słuchajcie, wiecie co, nie, kończmy, bo za moment ja usnę i widzowie też już usną. Nie wiem, Jacku, jak ty uważasz, ale nie, to jest chyba dobry moment. Wstydu oszczędźmy. Tak, a mi się zagotowała krew. Miłego weekendu życzymy. No, na te premiery wszystko. Ach, dobra, będzie w przyszłym tygodniu, od razu wam mówimy bujnie, więc się szykujcie na dobrze godzinną tygodniówkę, jak nie lepiej. Dzięki, że wpadliście. Było nam miłe, jak zwykle bardzo. Naturalnie, oczywiście zapraszamy i właśnie, zachęcam do zaglądania w tygodniu na nasz kanał, bo jeszcze pewnie jakiś film wjedzie. Pewnie. Na pewno wjedzie. Ale znowu nie mogę wam powiedzieć. No, tam. I tak wszystko wiecie, kurczę. Dobra. Pozdrawiamy was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Udanego weekendu. Pa. Cześć.